Drogi lokalne w Polsce stanowią 95% sieci wszystkich dróg, a nakłady na te drogi są mniejsze niż na drogi krajowe. One są bagatelizowane przez władze samorządowe, to już poprzednia kontrola nam to udowodniła. Jaka jest jakość budowanych tych dróg, to wszyscy, którzy są kierowcami, wiedzą, że one bardzo szybko się dewastują. To są źle pobudowane drogi, źle wyprofilowane, źle ustawione znaki drogowe i bardzo często to jest prawdziwa przyczyna takiej ogromnej liczby wypadków i takiej skali zniszczeń. No w Polsce, najlepszym dowodem, w Polsce na 100 osób uczestniczących w wypadkach, 7 to są ofiary śmiertelne. W Niemczech 1 osoba. Nie mówiąc o tym, że ilość wypadków oczywiście w ostatnich latach spada, ale w dalszym ciągu jest ogromna. Nie możemy wprost sugerować we wnioskach, jak to powinno być rozwiązane, dlatego że wkraczalibyśmy w jakiś sposób nie tylko w celowość, ale również w zarządzanie. To nie jest rolą Najwyższej Izby Kontroli, żeby podpowiadać konkretne rozwiązania organizacyjne. My tylko ustalimy i pokażemy skalę nieprawidłowości. Ona jest ogromna, począwszy od niezrozumienia istoty tego krwioobiegu transportu, jaki funkcjonuje i tej ogromnej liczby dróg lokalnych i zwiększania się ich znaczenia w całej gospodarce. I to, co panel ekspertów pokazał nam znakomicie na konkretnych przykładach, w jaki sposób poprawa jakości dróg wpływa na radykalne obniżenie wypadków na tych odcinkach dróg. My to pokażemy w naszej informacji o wynikach kontroli.